Cześć, witajcie. Budowa domu kiedyś i budowa domu dziś. Co zmieniło się przez ostatnie 20-30 lat właśnie na tych placach budowy? No i dlaczego te domy stają się coraz droższe? Jak wygląda dzisiaj budowa domu? Dzisiaj budowa domu wygląda głównie tak, że albo ktoś bierze kredyt na kwotę, która jest potrzebna do wybudowania domu, na kilkaset tysięcy złotych, szuka odpowiedniej firmy, no i pojawia się głównie na budowie tylko po to, żeby kontrolować to, co się dzieje i po poszczególnych etapach robić przelewy na konto firmy. Oczywiście jest dużo w dalszym ciągu ludzi, którzy samodzielnie te budowy prowadzą systemem gospodarczym, oszczędzając w ten sposób bardzo dużo pieniędzy. Bo powiedzmy sobie szczerze, że robocizna jest ogromną częścią budowy domu. Z bardzo dużym obciążeniem finansowym. Nie tylko te wysokie ceny materiałów, które też bardzo wpływają na podwyżkę, na podwyżki ogólne koszty budowy domu, ale ta właśnie ta robocizna. Jak to wyglądało kiedyś? No, kiedyś to zupełnie inaczej wyglądało, z tego co pamiętam, bo w tym momencie, tak jak mówię, no, może nie większość, ale bardzo duża część inwestorów pojawia się na budowie tylko, żeby kontrolować to, co się dzieje, w ogóle nic nie robiąc kompletnie fizycznie. Dawniej wyglądało to, z tego co przynajmniej ja pamiętam, więc będę Wam mówił to, co ja pamiętam, to, co ja zauważyłem, wyglądało to zupełnie inaczej. Kiedyś inwestor pracował normalnie na budowie. Sporo było ludzi, którzy faktycznie zajmowali się wszystkim, czyli dawniej Polak, oprócz tego, że pracował na etacie gdzieś tam w swojej firmie, to po prostu w domu robił niemalże wszystko i bardzo dużo tych domów było budowanych właśnie systemem gospodarczym z użyciem rodziny, przyjaciół, no i wszystkich, kogo tylko się dało. Bardziej ci ludzie sobie pomagali, mieli więcej na to czasu, bardziej to wyglądało w ten sposób, że ludzie po prostu pracowali mniej godzin na swoich etatach, a więcej fizycznej, własnej pracy wkładali w budowę tego domu. Pamiętam jednak jeszcze odległe czasy, bo budowa domu mojej siostry to tam gdzieś wczesne lata 2000 i tam wszystkie prace betoniarskie były wykonywane ręcznie, bez użycia gruszki z pompą. Wszystko było mieszane w betoniarkach, był wyciąg elektryczny, no i wszystko w ten sposób było robione. Wczesne lata 2000, więc nie tak daleko. Powiedzmy sobie szczerze, że no już tam to były te początki właśnie tych gruszek, pomp, bo jeszcze nie wszyscy, nie bardzo to było rozpowszechnione. Bardzo dużo ludzi jeszcze właśnie wykonywało to w ten sposób tradycyjny, jeśli mieli pomoc, a no, mój szwagier miał dużą rodzinę, więc tej pomocy trochę było, robili to wszystko ręcznie. Było to bardzo dużo pracy, no ale oszczędności były spore. Gdzie jeszcze to wszystko się różniło? Jeszcze wiem z opowieści moich rodziców. No dzisiaj wiadomo, jeśli chcemy kupić pustaki, no to idziemy do hurtowni i te pustaki kupujemy. No jest to oczywista oczywistość dla wszystkich chyba. No a dawniej tak nie było. Czyli budowa domu, mojego domu rodzinnego wyglądała tak, że całość pustaków, które zostały użyte do budowy tego domu, została wykonana ręcznie z żużla. Były to pustaki żużlowe, które w tamtym czasie były bardzo popularne. Żużel był dostępny i ten żużel był ręcznie mieszany, no i wytwarzany w kilku tysiącach egzemplarzy na budowę domu, bo ten dom naprawdę jest domem bardzo dużym, bo jest z tego co pamiętam 10 na 12, dwie pełne kondygnacje, no i strych, który no, jest naprawdę dosyć spory, więc to jest bardzo duży dom. I wszystkie, całość tych pustaków została wykonana ręcznie przez moich rodziców. Więc zobaczcie, kolejny koszt, wielki koszt. Ile pracy trzeba było włożyć? Dawniej to wyglądało zupełnie inaczej. Dzisiaj nikt nie może sobie pozwolić na to, żeby
przez rok nie chodzić do pracy. A tak to wyglądało w przypadku mojego taty, który przez cały rok właściwie nie pracował. Przez cały rok miał jakieś urlopy chorobowe i tak dalej. No wiadomo, czasy inne, czasy PRL-u, zupełnie to inaczej wyglądało. Można było sobie na to pozwolić, dzisiaj absolutnie nie ma na to szans. No ale tak, on przez rok czasu, przez rok budowy stanu surowego domu praktycznie nie pracował. Co jeszcze było inaczej? No słuchajcie, dzisiaj koszty ogrzewania są ogromne. To, co dzieje się z cenami gazu, to, co dzieje się z cenami prądu, także i węgiel, pelet, wszystko jest bardzo drogie, więc bardzo dużo pieniędzy inwestujemy w ocieplenie. Jeśli znowu przytoczę dom moich rodziców, tam nie został w ogóle użyty styropian w tym domu. Główne ocieplenie strychu, czyli tego pomieszczenia, tego piętra nieogrzewanego, to była po prostu warstwa żużlu, na której została zrobiona wylewka. Nie został w ogóle użyty styropian. Jeśli jak wyglądało ocieplenie? No po prostu postawione zostały dwa pustaki z dylatacją, która służy jako takie ocieplenie. No i tak to po prostu wyglądało. Więc ocieplenie takiego domu właściwie nie istniało. No a policzmy sobie, ile dzisiaj pieniędzy wydajemy na ocieplenie tego domu. Oczywiście dzisiaj absolutnie się to nie opłaca, bo gdybyśmy tego domu nie ocieplili, no to wydalibyśmy ogromne pieniądze na ogrzewanie. Więc to zupełnie też inaczej wygląda w tej kwestii. Dlaczego to wszystko idzie w tę stronę? No, tak jak mówiłem już wcześniej, coraz więcej pracujemy, nie mamy tego czasu. Jeśli bierzemy tą firmę, no to ta firma musi na siebie zarobić. Jeśli bierzemy jakąś firmę wykonawczą, to ta firma ma pracowników. Pracowników, którym trzeba zapłacić naprawdę dobrą wypłatę w tym momencie w budownictwie. Trzeba im zapłacić ZUS. Trzeba utrzymać tę firmę, żeby ona była rentowna. Trzeba kupić sprzęt, samochody i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc te firmy muszą zarabiać. Oczywiście te ceny są w dalszym ciągu niesamowicie wysokie. I moim zdaniem troszeczkę za wysokie. No, ale niestety tak to wygląda. A dawniej jak to wyglądało, jeśli robiliśmy to wszystko z pomocą rodziny, znajomych i tak dalej, no to wiadomo, po robocie bimberek domowej roboty i tak to wyglądało, a później jeśli oni mieli budowę, no to my szliśmy im to odrabiać. Oczywiście już tych takich czasów nie pamiętam, są to czasy głównie z opowieści mojego taty i są to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe opowieści, bo naprawdę on opowiadał mi o takich sąsiadach, a on mieszkał w takim terenie już troszeczkę bardziej górzystym, bardziej oddalonym od tych głównych dróg, głównej cywilizacji. Opowiadał mi historię, że płyty, początki właśnie tych domów murowanych, płyt żelbetowych, i mówi, że był przy kilku płytach, przy laniu kilku płyt, gdzie te płyty były mieszane ręcznie. Nie betoniarką, ręcznie. Po prostu nie było prądu. Było to miejsce, było to budowa była w takim miejscu, że tego prądu nie było. Nie było tego jak zorganizować. I były te płyty robione ręcznie. No tata opowiadał, że on przy jednej takiej płycie przyszedł po godzinie 14 z pierwszej zmiany. No to mówił, że ci, którzy już tam pracowali przez od rana, gdzieś tam od 5 rano, to już byli wykończeni, a płyta była mniej więcej w połowie wylewania. Także mówił, że to było po prostu gorsze niż kamieniołom. Naprawdę bardzo ciężka fizyczna praca. Ja sobie tego w tym momencie nie wyobrażam, jak można płytę żelbetową mieszać ręcznie. To się w głowie nie mieści. Powiedzmy sobie szczerze, jeśli gdzieś tam, powiedzmy, brakło parę wiaderek i z pompy nam tam gdzieś wyrzucili, jeśli ktoś musiał tych kilka wiaderek, czy nawet kilkanaście, czy kilkadziesiąt gdzieś tam wnieść, bo było tego betonu na styk, to wie, o czym mówię. A umieszanie, wymieszanie tego ręcznie, podanie tego ręcznie, ręcznym wyciągiem, to jest jakaś katastrofa. I słyszałem jeszcze jedną właśnie opowieść od taty, który opowiadał mi, że miał jakiegoś tam sąsiada, czy ktoś to był, znajomy człowiek, który płytę żelbetową zrobił sam, ręcznie, i trwało to
kilka tygodni czy miesiąc czasu. I on to codziennie mieszał, wnosił i dolewał, i dolewał. I znowu mieszał, wnosił i tak przez miesiąc. No nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Dzisiaj nawet jeśli robimy to sami, to wylanie płyty, no u mnie płyta ta skośna, gdzie wydawało mi się, że będzie to bardzo trudne, przybyło nas, uwaga, raz, dwa, czterech panów. I pan operator był naprawdę bardzo, bardzo doświadczony i robił to z głową. Zajęło nam to, nie wiem, 2 godziny. Wylanie płyty razem ze skosami. No i to naprawdę też momentami już jest troszeczkę męczące. Ja nie wyobrażam sobie kilkunastogodzinnej pracy w taki sposób. No ale tak to było kiedyś budowane. Tak, w taki sposób ludzie sobie radzili, bo nie zawsze to chodziło tylko o oszczędności, ale nie było tego po prostu czasami jak zrobić. No nie było tych firm tak jak teraz. Ludzie też nie mieli pieniędzy, oni po prostu oszczędzali. Robili to jak się im udało. Jeśli udało im się zdobyć jakiś materiał, jakiś cement, bo przecież problemy z zakupem cementu, to już cofam się takie bardziej odległe czasy. No ale tak to było, tak to było. Niestety było tej pracy fizycznej bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj jesteśmy bardziej wygodni, płacimy rzeczywiście za to duże pieniądze, no ale tak naprawdę nie odczuwamy tak fizycznie tej budowy. Ja sporo rzeczy rzeczywiście robiłem sam, no nie tylko sam, bo z pomocą rodziny, za co im bardzo dziękuję, za co jestem im bardzo wdzięczny. No ale powiedzmy sobie szczerze, że to co robimy dzisiaj na budowie, to jakim obciążeniem dla nas jest takim fizycznym budowa dzisiaj, w ogóle nie ma porównania do tego co działo się kiedyś. Więc no rzeczywiście poszliśmy zdecydowanie do przodu. Sprawiło to, że te domy, te nieruchomości są droższe, bo rzeczywiście no, zmieniło się to na taki, w taki sposób, że to wszystko zlecamy, jeśli to zlecamy. To musi to być niestety droższe. Dobra, tyle tej mojej opowieści. Bardzo chętnie posłucham Waszych opowieści, Waszych doświadczeń związanych z budową. Powiem szczerze, że ja, jeśli chodzi o te moje prace, no ja jestem w Anglii, jestem rzadko, jestem po prostu na budowie ten miesiąc, max dwa w roku i to, że coś tam robię, jest to dla mnie wielką przyjemnością. Bo jest to taka rozrywka, powiedzmy, jeden miesiąc, czy dwa miesiące w roku, nawet ciężkiej fizycznej pracy, bo trochę tej pracy było, jest dla mnie wielką przyjemnością i bardzo chętnie idę coś fizycznie zrobić na budowie. Sprawia mi to radość. Dobrze, teraz to już naprawdę koniec. Pozdrawiam Was wszystkich, pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają, subskrybują. Dziękuję wszystkim, którzy przyłączyli się do mojego wyzwania, które polega na zbiórce pieniędzy. Jeśli ktoś chce się czegoś więcej dowiedzieć, to znajdziecie w opisie link podpisany wyzwanie. Kliknijcie tam i dowiecie się więcej na ten temat. Tyle na dzisiaj. Żegnam Was. Na razie. Hej.